Hej, hej, dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie na lajwiku. Dzisiaj w końcu doczekaliśmy się dnia, kiedy będzie składana piramidka. Ja się tutaj zabierze wszystko. Dobrze. Tak, dzisiaj będziemy składać piramidkę w końcu. Strasznie się boję, bo jak zmaszczę w jakimś kroku, to potem przerabianie tego będzie masakryczne. Ale może damy radę. Cześć Travis, cześć Krzysztof, cześć Tinkoza, cześć Fuller, cześć Pocahontas, cześć Lunarti, cześć Yoda, cześć Harriet, Hejka, Mariusz, tu Hajka, witam. Dzień dobry, dobry wieczór, już powoli. O. No. Co tam u was słychać? Jak wam minął poniedziałek? Bo mój był masakryczny. Powiem wam, że nie cierpię poniedziałku. Poniedziałki zawsze mam tragiczne. Jakieś klątwy nade mną ciążą. Cześć Beata, hejka. Ogólnie rano się źle czułam, potem z mamą poszłam do lekarza, który nie ogarnia, delikatnie mówiąc, i tylko mnie wkurzył i jeszcze w dodatku zmienili mi teraz bilety na komunikację miejską i są w Katowicach droższe, plus zmieniony jest trochę system tych biletów, działają na określony czas, a wcześniej działały na jakby teren, który okalały. Teraz działają na czas i to mnie strasznie denerwuje, nienawidzę tego. I po prostu jestem zła. Mówi też na szczęście już za nami ten okropny dzień, no już prawie, także przynajmniej tyle. Miara, dobrze, udało mi się w końcu zacząć atak tytanów. O, to fajnie. Wyrwałam sobie paznokcie, jak otwierałam drzwi od klatki, gdy wyrzuciłam śmieci po pracy. O Boże. Mamy dodatkowe, oczywiście, efekty specjalne za okna. Boże, ale masakra tu, Hajka. Sobie nie wyobrażam, to musi strasznie boleć. Sadziłam drzewo, ale musiałam wykopać dziurę kilofem. Ojej! No to poważnie. Nice. Fuller, rozciąganko. Dobrze, zrobię ci rozciąganko. My się zabierzemy do pracy. Trzeba się rozciągnąć. I przepraszam, będę ziewać, bo nie spałam zbyt dobrze tej nocy. Oczywiście to wlicza się do naszego niedobrego poniedziałku. Dobrze. Ogólnie pudełko od tej piramidy jest bardzo, bardzo duże, dlatego nie jestem w stanie wam jakby pokazać go bezpośrednio na biurku. Się nie mieści. Ale pokażę wam zdjęcie, jak ono wygląda. Jeśli ktoś jeszcze nie kojarzy albo nie pamięta, to proszę bardzo, tak wygląda pudełko. Ale od razu krew mi poszła, ból okropny. Boże, masakra, strasznie współczuję. Kciuk od prawej ręki, o Jezus. Masakra. I tam poniedziałek nie zaszkodził, no. Cieszę się twoim szczęściem, Travis. Ten czas na live zaczynam zaraz malować paznokcie i będę miała co oglądać w międzyczasie. O, a na jakie kolorki malujesz, Narty? Cześć, Aniu. Coś mi internet zwiesiło, a nie, dobry internet. Tak, także tak się prezentuje pudełeczko. Tak się z tyłu prezentuje. Ogólnie ta piramida jest właśnie takich dwóch części, jakby na takie dwie części właśnie podzielone. I pierwsza to jest ta nie wiem, wierzchnia. I jakby w środku tej piramidy są właśnie takie jakieś schodki, jakieś elementy do budowania i tak dalej. Także no, fajnie to wygląda. I zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Pierwszy raz składamy w ogóle z Lego jakiś... W ogóle muzyczkę bym puściła. Z Lego jakiś zestaw, który nie jest Minecraftem.
To jest pierwszy raz, który nie jest Minecraftem i który jest przeznaczony dla dorosłych. Jest 18+. Właściwie powinnam zaznaczyć, że jest 18+, no ale już nie będzie. Lego Architecture, więc... No. Cześć, Wierzbuś. Dziękuję za wodę. Twoje zdrówko. Różowy. Ostatnio kupiłam sobie taki piękny lakier błyszczący. O, zazdro. Tak, pierwszy raz i do tego 18+. Dobra, więc ja tu mam obok to pudełko. Ja już je sobie otworzyłam wcześniej, bo było... trzeba je nożem tam trochę potraktować. Więc tak. Ogólnie jest tutaj dużo woreczków. Daj sprecerku. Bardzo dużo woreczków. Ale... No niektóre są takie malutkie w ogóle. To jest dwójeczka. Może ja wszystkich... Aha, no to co jest? Znalazłam jakieś dziwne rzeczy. Co to jest? To jest gdzieś po polsku może? Nie. We're transitioning from single-use plastic to paper-based packaging. As we progress, you may find a mix of paper and plastic in our boxes. Aha, ale to nie jest papierowe przecież. Nie rozumiem. Nie rozumiem, co to do mnie mówi, ale spoko. Boże, nie umiem tego poskładać z powrotem nawet. Rozkładania będzie tak. I od razu uprzedzam, że nie skończymy tej piramidy na jednym live'ie. Nie damy rady. Więc sobie rozłożymy to prawdopodobnie na kilka. Jest trójka. Osoby niepełnoletnie, dziękuję. O, znalazłam jedynkę. Jest progres, znalazłam jedynkę. Może to odłożę gdzieś tutaj. O, ja pitole. Ósemka, czwórka. No. Siódemka. Tu też... Ej, tu są dwie siódemki. Już tu jestem zgubiona. Nie wiem, dlaczego są dwie siódemki. A to co? O! Patrzcie, instrukcja jest... No nie zobaczycie tego, bo zawaliłam... ten. To zaraz wam pokażę. To jest instrukcja. No to jest ten worku. To jest piątka. Tu jest znowu jedynka. I ósemka. No chyba osiem worków jest tak ogólnie, mi się wydaje. Więc tak. Zacznijmy od jedynki. Oczywiście. Ósemkę możemy wrzucić. Siódemkę raczej też. To jest siódemka. Jest trójka. A, tu jest dwójka, tu jest piątka, szóstkę weźmiemy, piątka, tu jest kilka woreczków, pięć w ogóle, cztery, trzy, dwa. Dobra. Przynajmniej mam jakąś kolejność ogarniętą. Zaczynamy od jedynki. Jedna siódemka na białym tle, a druga nie. O, nie wiedziałam, że to tak. W sumie tutaj jedynka jest chyba na tym samym tle. Nie.
Nade mnie trzyma, wczoraj nic nie piłam. O Jezus, a co ty to... A co cię tak trzyma? I instrukcja jest w czymś takim. Zapakowana. I widzę, że też jest zaklejstrowana. Ja tu nie mam noża do tego, więc... Musimy sobie poradzić bez noża. Dzień dobry, wieczór, Paw Elko Games. Witam. Dobrze. Proszę bardzo, jest i instrukcja. Fajna taka w kopercie. Dobra, rzucę sobie to gdzieś tam. Okej. Okay. Pierwszy raz mam czarną instrukcję. Kosmos. Wow, tu mamy nawet zdjęcie piramidy prawdziwej. I nawet tu jest cały opis. Great Pyramid of Giza is the defining symbol of ancient Egypt and one of the most iconic architectural structures in the world. O, tu można sobie poczytać. Wow, fajnie. Instrukcja, która zawiera ciekawostki. Ekscytacja, bo spotkałam moją idolkę. O, fajnie. Luksusowe opakowanie, no. To jest nawet opis wszystkiego. Małe sfinksy! Urocze. Hieroglify. Matko. Dobra, tu jest ten dzynks. I tak, pierwszy, drugi, trzeci i czwarty woreczek to jest jakaś podstawa, a reszta to jest ta sama piramida. Dobra, ile mamy tutaj kroków? Jestem ciekawa. Cześć, Miraf! Ile mamy kroków? Na całość mamy 177 kroków. Więc będzie epicko, dobra. Musimy woreczek numer jeden, ale ja nie wiem, który woreczek ja mam otworzyć. To są dwa woreczki numer jeden. I co teraz? No, oba mam otworzyć? Otworzę oba. Mitsuru... Zależy, kogo masz na myśli. Z niektórymi mam, z niektórymi nie mam. Będę miała co przeglądać przed spaniem. A ten jeden to nie siódemka? Nie, oba są oznaczone jako jedynki. No chyba, że ja źle widzę, to mi powiedzcie, ale... Śmiesznie te woreczki są takie... W dotyku one są trochę inne niż te woreczki z Lego Minecraft, bo takie twardsze się wydają. Może dlatego mają mieszankę właśnie tego papieru i plastiku. Może tu gdzieś to wrzucę na razie. To są chyba podstawki. Takich dużo długich klocków. No właśnie, te czerwone klocki są tutaj, nie? Więc wydaje mi się, że... No ale dobra, zaraz zobaczymy. W sumie mogłam spytać... To jest coś dziwnego. Mogłam spytać Teo, bo ona już takie klocki... Ja się z tym nie ogarnę. Tu są jakieś małe elementy. O, tu jest ten dzynks. Tak. Bardzo dużo tych czarnych podkładek tu jest. No to będzie ta główna podkładka chyba z tych czarnych. Ja sobie to może posegreguję i odłożę te czarne, chociaż
Czemu dla dorosłych poziom trudności wyższy i dają woreczki o tych samych numerkach do wyboru? No właśnie! O, tu jest nawet taka plakietka! Patrzcie. O, nie wiem, czy będzie widać dobrze. Great Pyramid of Giza, wow. Sobie to tu odłożę. Dobra, tu mamy ten podkład jakby. My trochę tu posuniemy. I ten mniejszy może dam tu. Okej. To zrobione. Ale ta instrukcja mi się tu też nie mieści. Na tym biurku. To będzie trudne do organizacji. Ale mam nadzieję, że się ogarniemy. Dobra. Potrzebujemy najpierw taki klocek i jeden taki klocek, piaskowy. Mam nadzieję, że to jest ciemny piaskowy, ale chyba jasnych piaskowych tu nie ma. Pierwszy złożony klocek! Już będziesz ją rozkładać, to osobne pudełko będzie potrzebne na samą piramidę, ale te klocki są długie, no te niektóre to są kosmicznie, albo te. Ja nie wiem, czy ja ją kiedykolwiek będę składać. Jak ja już ją złożę, to ja chyba jej nigdy nie rozłożę. Coś mi się tak wydaje. O, teraz będą te długie klocki, takie dwa czarne. Jej, dziękuję za aplauz. Dobra. Teraz rozumiem, że to ma być tak. Samolot! Kamień wigielny już jest. Samolot. Teraz dwa takie. Sześć takich. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I dwa takie. Czyli to będzie jakieś mechanizmowe. Tu będzie jakiś mechanizm, to na pewno. To jest satelita, aha. Dobra. Tu idą po dwa. Jakbyście czegoś nie widzieli, to krzyczcie, to będę przesuwać. Bo ja to... Wiecie, za dużo klocków jest na tym biurku. Teraz te z dziurką. Znowu jedno takie. I jedno takie. Nie, to nie w tą stronę. Tak. Musi być. Dobra. Następna zbiórka będzie na większe biurko do składania Lego, tak. Nie no, ale powiem wam szczerze, że marzy mi się nowe biurko ogólnie, tylko do tego to ja bym potrzebowała też nowe lokum, bo większe biurko w moim pokoju się nie zmieści. Ale marzy mi się takie biurko, żebym mogła sobie, wiecie, też fajniejszy mikrofon sprawić, w sensie... No mikrofon teraz już mam super, ale chodzi mi o takie ramię, które byłoby z mikrofonem, tak wiecie, z góry by był. Liczę, że wtedy mniej by było słychać klawiaturę ogólnie. No i w ogóle to lepiej działa, jeżeli taki mikrofon jest ustawiony. Do tego przydałoby mi się też większe biurko ze względu na monitory. Fajnie by było mieć drugi monitor trochę większy niż mam teraz, bo ten jest spoko,
ale właśnie fajnie by było mieć większy, no. Lepiej dla moich oczu ogólnie. Cześć, Moonlight. No. I w ogóle fajnie by było mieć większe biurko. Dobra. Teraz potrzebujemy dwie takie właśnie czarne podkładeczki. Jeden ten zielony, jeden niebieski. Jedną rurkę. Jestem ciekawa, czy jakieś ludki Lego tu będą, bo w sumie pierwszy raz nie składamy żadnych ludków Lego, nie? Tutaj jakby sama piramida była, bez ludków. I dwa takie spadziste, czerwone dynksy. Dobra. Teraz lecimy z tym. I to musimy wsadzić na sam środek. I do tego to. O. Dobra. Teraz te dynksy idą tu. Żeby zatkać dziurki. A te podkładeczki idą tutaj. Tak, żeby trzy zostały. O, tego to już nie widać za bardzo. Ale to mniej więcej jest to samo, co po jednej i po drugiej stronie. To będzie takie duże, chyba. Tata Moonlight u ciebie. Słychować. Masz, że jesteś team dobry poniedziałek, czy team zły poniedziałek? Marzenie już są, to teraz zacznę się realizować. No! Mam nadzieję, że się uda. W przyszłym roku może. Muszę się przesunąć, bo tu nic nie widzę. Czekujemy dwa takie. I aż cztery takie. I dwa płaskie. I dwa małe płaskie. I tu są same duże. Tu są same duże. Aha, bo te małe są tu. Myślę, że nie będzie żadnych ludków, ale mogli dodać sarkofag faraona i labirynt w środku piramidy. No, też by mi się takie coś podobało. Jakby był labirynt i sarkofag i w ogóle jakieś skarby. W ogóle jakby były monetki z Lego. Ja uwielbiałam zawsze monetki z Lego. To bym była po prostu w niebo wzięta. Ale chyba nie będzie, tak mi się wydaje. To idzie tu. Jeśli nic nie mylę. Tu. I tu. I tu takie... Robimy o. Takie coś. Gładkie i takie coś gładkie. Ogólnie boję się trochę o moje paznokcie przy tym składaniu. Dlatego też w sumie długo czekałam z tą piramidą, żeby mieć takie paznokcie, które są już trochę na wykończeniu. I one w sumie trochę już umierają. Chociaż nie są bardzo długo ze mną, bo robiłam je przed wyjazdem na PGA. Ale niestety, jak możecie zauważyć, na przykład oczka tutaj się trochę psują. Tu mi się oddrapało troszeczkę. Także no, trochę słabo. Ale no, mniej mi będzie żal, jak już się całkiem popsują. Jeszcze od tych klocków to w ogóle. Nie było mnie trochę już tyle do przodu. Musiałam skończyć na chwilę
skoczy na dół, bo bratanica miała problemy z prasą domową, bo wywiad napisać musi i poszła do mojej mamy, żeby z nią przeprowadzić, a jakiś tam problem w końcu to w końcu wróciła i mówiła, że do taty wróci, to i powiedziałam, że jak mu się nie będzie chciało, to ma do mnie wrócić, więc nie wiem, czy do końca live dzisiaj. No rozumiem, ale jak są problemy, trzeba pomagać. Bardzo dobrze, Aniu. Ty jesteś taka miła i pomagasz. No, zwłaszcza, że te pazurki właśnie były takie, no, bardzo ładnie zrobione. Szkoda, że już się rozpadają trochę. No, kurde, ciężko to wcisnąć. O, musiałam to inaczej jakoś postawić, bo... Aha. No... Możesz łaskawie się wczepić i nie rozczepiać. Dziękuję bardzo. Jeszcze rozciąganko. Rozciąganko, rozciąganko. O, może zrobimy jakąś ankietę. Lubię robić ankietę. Rzadko mam okazję zrobić ankietę. Rzadko mam okazję robić ankiety, bo zazwyczaj ktoś mnie wyręcza. A teraz... O nie! Zepsuło. Boże, zapomniałam słowa. Jakie tu są opisy, w ogóle można pozwolić na glutkowe głosy. No i? Zrobiło się? Zrobiło się. Nice. O, tryskanie cytrynką. Dobrze, już. Proszę bardzo. Ostatnio jestem team jeden kolor bez wzorków, jeżeli chodzi o paznokcie. O, no rozumiem. Ja od zawsze kochałam wzorkowe paznokcie, jakoś nic nie zostało. Dobrze, zrobiliśmy to, to teraz krok szósty. Kolejne dwie podkładki. Dom. Ja jestem ciekawa, gdzie ja tą piramidę umieszczę. To tak swoją drogą. No musiałam niestety jakieś minecraftowe znowu klocki rozebrać chyba. Proszę grzecznie głosować w ankiecie. Jestem bardzo ciekawa, ile z was miało dobry poniedziałek, a ile zły. się te klocki trochę tutaj... Będzie prościej. Aha, jaki tu jest limonkowy, piękny klocek, Boże, uwielbiam. Teraz dwa te długie. Jeden chyba taki, to jest szóstka. No i jedna podstawka. Ja też, ale jak zaczęłam sama robić, to już chęci trochę. No, rozumiem, Lunarti. W sumie też bym chyba tak miała. Zresztą mówiłam bratankowi, bratanicy, że jak mają jakiś problem w nauce, to mają do mnie przyjść. Teraz jest internet, to jest inaczej, a ja nie miałam nikogo, kto by mi pomógł w nauce, bo najmłodszy z braci jest 10 lat starszy ode mnie i już nikt nie pamiętał. A, no, rozumiem, Aniu. No, teraz dzieciaki mają trochę prościej faktycznie z internetem.
No, mój poniedziałek był beznadziejny, więc córu. Rano się źle czułam, potem byłam z mamą u lekarza, a potem, w sensie mama potrzebowała do lekarza, nie, że ja. No, a potem jeszcze byłam wkurzona na bilety komunikacyjne, które zostały zmienione w moim mieście. I zdrożały oczywiście. I w ogóle system się zmienił. Już preferuję jeden kolor, chyba że są święta, pozwalam sobie trochę zaszaleć. Aha, czekajcie, bo to nie jest ten klocek. Już bym zepsuła, tylko to jest ten klocek. I musimy go tak zrobić. Teraz ten musimy tak zrobić. I z tej strony ten też musimy tak zrobić. O. Takie gwiezdne wojny nam trochę powstają. I na górę ten zielony. Dobra, i te gwiezdne wojny mam wcisnąć tu. Ale tak do końca? Do końca chyba. Większe biurko na te klocki by się przydało, chociażby. Dobra, może tak zrobimy. Że będzie trochę prościej. Piramidę czy jakąś katapultę? No właśnie nie wiem. No właśnie nie wiem. Dobra, jeden czerwony. Jeden długi. I jeden piaskowy. Ten piaskowy no dość z tym. I to ja mam wczepić tu. Hej, taka dziura się zrobiła teraz. Ale spoko. O nie, a to nie wiem czemu się wyświetla do połowy. U mnie jest normalnie. Niby wiem, że to podstawa piramidy, ale wygląda jak statek kosmiczny. No właśnie, też mi się tak kojarzy. Jakieś gwiezdne wojny, jak nic. Aha, i z drugiej strony chyba jest to samo. To. To. Teraz, czekajcie, bo to ma być tak i tak. Dobra, na razie jest tak. O, większość miała zły poniedziałek. Boże, współczuję wam bardzo. Dobry poniedziałek miał 26% i 26% neutralny. Okej. Okay. Łączymy się w bólu złego poniedziałku. Dobrze, teraz dwie te. Dwie te długie. Musimy to trochę posunąć. I dwie takie. Dobra. Fajnie, że jest zaznaczone, które klocki w ogóle dodają do tej naszej konstrukcji. W sensie, że jest zaznaczone czerwoną obwódką, że te klocki zostały tutaj dodane, nie? W innych instrukcjach do Lego Minecraft na przykład nie zauważyłam takich rzeczy. I zawsze się trochę gubię i trochę muszę domyślać, gdzie właściwie zostały dodane te klocki i trochę się właśnie miesza mi. A tutaj to fajnie jest zaznaczone, co zostało dodane. Tu. Chociaż chyba nie w każdym kroku jest to zaznaczone, ale no, fajnie, że jest. Cześć z placki ziemniaczane!
Co tam u ciebie, jak tam poniedziałek? Zły czy dobry? Będę pytać wszystkich teraz. Co, i to idzie tu. Ja mam to wczepić tu. I to mam wczepić tak, żeby było blisko tego. Okay. To z drugiej strony też mam tak wczepić. Taki szkielet robimy na tej podstawy. Koniec cytrusa. Dobrze. Dziękuję bardzo za cytrusa. Cześć Ninja Shadow. Zły czy dobry poniedziałek? Wygrał ty mi zły poniedziałek, jak sumować neutralne z dobrym, to wychodzi jedna osoba więcej, nie jest tak źle. No, w sumie racja. Dobra. Zrobione. Teraz dwa takie szare. I dwa piaskowe. A nie, dwa piaskowe, sześć piaskowych. Ci i ci. Dobra, i te trzy piaskowe idą tu. To jest nasza obwódka piramidki. Przepraszam, że tego krańca tak nie widać za bardzo. O, teraz lepiej powinno być. Dziękuję za wodę, Aniu. To jest zdrówko. Zły, ale teraz lepszy. O, to cieszę się, że chociaż pod koniec je polepszył. Tak, jeszcze jeden. I do tego idzie ten szary tutaj, który jest na równy z tym piaskowym. Dobra. I tak samo idziemy z drugiej strony. Cześć Hotaru, hejka, co tam u ciebie? Zły czy dobry poniedziałek? Dobra, krok 12. To najgorzej, że mi się to zwija. Dobra. Dobrze, mamy cztery takie białe. O, dwa te, takie chmurkowe mi się kojarzą trochę te klocki, bo one są tak, nie wiem, takie chmurki trochę wyglądają. I dwa takie ekstra żółciutkie. Takie ekstra żółte, jak żółta nasza cytrynka. Żółta cytrynka mocy. To idzie tu. Ten kolejny idzie tu i chmurkowy idzie tu, a to idzie do środka. Dobra, to samo z drugiej strony. W zasadzie to nie najgorszy. Terapia poszła całkiem nieźle. Lubię tego gościa, który się mną zajmuje. Dziś trochę posprzątałem pokój i zająłem się swoim wyglądem. Przefarbowałam się na czarno-białe pasemka. Ojej! To chyba taka duża zmiana. I co, podoba ci się, tak? Wow. Ale to fajnie. Cieszę się, że miałeś dobry dzień. Jak Cruella de Mon, no. Trochę tak. Chociaż jak pasemka, no to tak, no. Aż jestem ciekawa, jak to wygląda. Dobra. Mamy kolejne paski. O, to są te fajne hieroglify. O.
Ale to chyba jeszcze nie pasek z hieroglifami teraz. Dwie te kolejne i dwa szare. Kurde, zaraz mi zabraknie miejsca na biurku coś. Oj, bo to będziemy tu dokładać. Tu. I tu. W kamerze nie ma miejsca. Myślę, że tak mi się podoba. O, no to fajnie. Jak jesteś zadowolony, to super. Lubię czarny i biały, więc do tego się zdecydowałem. No, rozumiem, tylko takie połączenie jest dosyć ryzykowne, nie? Powiedziała, że nie zawsze to dobrze wygląda, ale jak ci się podoba, no to to najważniejsze. Sobie nową grę na telefon zainstalowałam. Już długo nie grałam w tego typu grę. I mnie nagle naszło tytuł Kraina Imperiów, ale tego typu gry są wszystkie podobne. No, gry na telefon to trochę tak. A są tam te mikropłatności też, czy płaciłaś za tą grę? Jakby normalnie i to jest... I nie ma mikropłatności, nie wiem. Bo nie kojarzę po tytule, a... Jestem ciekawa. Darmowa, a no to pewnie ma mikropłatności. Kurczę, mam problem z wciskaniem tych płaskich klocków tutaj. O, wysłałeś fotkę? To fajnie, Hotaru. Muszę zobaczyć potem. Chcę polecenie jakieś fajne mangi. Wkręciłam się w czytanie i poszukuję jakiejś ciekawej pozycji. Ojej. No ja ostatnio mang za bardzo nie czytam, ale wychodziło u nas, wyszło u nas na przykład Summertime Rendering, ja oglądam z tego anime, ale właśnie jest manga też i to jest dosyć ciekawa pozycja, w sensie jest takie trochę fantazy, trochę, no nie wiem... mieszanie z czasoprzestrzenią, cofanie się w czasie, coś a la tego typu klimaty. Więc jeżeli takie coś Cię interesuje, to myślę, że warto zajrzeć. Z mang, które ja czytam, no to ja czytałam ostatnio Horimiya na przykład i mi się bardzo podoba. Ale no, to już jest romans typowy. Teraz napiszę Wam Summertime Rendering. Mam nadzieję, że dobrze pamiętam ten tytuł. Rendering. Jeśli nie, to Precel mnie poprawi, bo on też zna to. Cześć, Geminis!